Czołem, nazywam się Kuba Potocki i zapraszam Was na recenzję obuwia historycznego prosto od Unkasa. Model, jaki zamówiłem na stronie, opisany jest jako wzór drugi, buty z XV wieku z wykopalisk londyńskich. Szczerze powiedziawszy, ja na tej dziedzinie rekonstrukcji historycznej nie znam się prawie w ogóle, więc jedyne, co mogłem zrobić, to posłuchać własnej intuicji i zaufać całkowicie producentowi. Ilość pomiarów, jakie trzeba było zrobić, bo jak wiadomo, buty historyczne są szyte na miarę, była kolosalna. Spędziliśmy z Alą na tym dobrą godzinę, nawet dłużej. Co zaskutkowało tym, że buty przyszły świetnie wykonane, idealnie dopasowane. Poza faktem, że prawy but było trzeba lekko rozchodzić, ale to jest normalne. Materiał musi się dopasować do anatomii. I tam po kilku wypadach już nie było z nimi najmniejszego problemu. Lekko mnie wpijały w jednym palcu, co było odrobinę uciążliwe, ale nie na tyle, żeby nie dało się jakby tego przeboleć i porządnie ich rozchodzić. Co ciekawe, na żywo kilka osób, które mają o wiele większe pojęcie na temat obuwia historycznego, nie miało zastrzeżeń co do jakości wykonania, co do poprawności historycznej. Podkreślali fakt, że są one zrobione z jednego kawałka skóry, poza podeszwą oczywiście, bo to jest inny element. Także moje wszelkie obawy co do tych niedociągnięć w wiernym odwzorowywaniu tego wzoru były całkowicie już rozwiane i mogłem się w końcu zabrać za testy. Co do testów. Butki kupiłem specjalnie po to, żeby przetestować pewien pogląd, być może nawet mit, o tym, że w butach historycznych nie da się wykonywać tych wszystkich akcji, które wymagają ponad jakby przeciętnej przyczepności. I tym bardziej, jeśli walczymy na śliskim podłożu, takim jak, nie wiem, mokra trawa, jakiś śliski bruk, czy nawierzchnie tego typu, i istnieje taka teza, która mówi o tym, że wiele akcji szermierczych jest całkowicie niewykonalnych i łatwo możemy sobie zwyczajnie wybić zęby, próbując wykonywać je. Także ja mam już za sobą testy na kilku rodzajach nawierzchni. W tym materiale chciałbym się skupić głównie na testach dotyczących suchej i mokrej trawy w butach historycznych oraz w butach nowoczesnych, sportowych. Mam takie małe porównanie, ale o tym za chwilkę. I jak widać, uzębienie mam jeszcze całe, być może nie widać, więc nie wybiłem sobie zębów, jakby walcząc z cieniem, wykorzystując to konkretne obuwie. Zacznijmy od butów sportowych. Na co dzień w tym obuwiu trenuję głównie na asfalcie lub twardszych nawierzchniach, ale zdarza mi się też od czasu do czasu robić niektóre rzeczy na trawie. Także taka nawierzchnia w tym konkretnym obuwiu jest dla mnie całkowicie naturalna. Efekt był łatwy do przewidzenia, jak widać jest tu całkowity brak problemów z przyczepnością. Szczerze powiedziawszy, czułem się w nich tak pewnie, że nawet jakoś specjalnie się nie starałem przy wykonywaniu tej rutyny. Szybka zmiana obuwia i z tego względu, że wcześniej nie walczyłem w ogóle na trawie w butach historycznych, to chciałem od razu podkręcić tempo, żeby zobaczyć ile jestem w stanie wycisnąć z tych butów. I czy w ogóle możliwym jest, żeby sobie wybić zęby, już abstrahując od tego, że podłoże jest dosyć miękkie i ciężko sobie na nich wybić te zęby, ale można by przynajmniej, nie wiem, gryźć trawę.
No i co? I nic takiego nie miało miejsca. Nawet nie było sensu dłużej testować. Tym bardziej, że doskonale czułem wtedy, że na suchej trawie w obuwiu historycznym mam zagwarantowaną nie tylko doskonałą amortyzację, co też jest ważnym czynnikiem, no ale i świetną przyczepność. No, czułem się w nich prawie tak samo, no inaczej, nie dało się odczuć namacalnej różnicy pomiędzy obuwiem historycznym a nowoczesnym obuwiem sportowym. Pora lekko się zwilżyć. A w zasadzie nie siebie, tylko podłoże, na którym będziemy robić dalsze testy. Niestety, gdy nagrywałem ten materiał, no przez dosyć długi czas nie było w ogóle żadnych opadów deszczu, no i musiałem posiłkować się konewką i wodą z pobliskiej rzeczki, żeby przynajmniej w jakimś tam stopniu oddać ten efekt mokrego podłoża. No ale do dzieła. Rzuciłem się w wir walki z nadzieją na szybką glebę. Kilka strzałów, potem wypad z pchnięciem, no i dupa. Buty cały czas trzymały przyczepność. Potem zrobiłem jeszcze kilka serii, no i w końcu dotarło do mnie, że coś jest nie tak. Nie wiem, czy kojarzycie to zjawisko, kiedy mamy na przykład suchą nawierzchnię, która nie jest do końca przyczepna i potrzebujemy sobie zwilżyć buty, żeby tą przyczepność dodatkowo złapać. No i takie zjawisko miało miejsce właśnie tutaj. Póki buty dobrze nie nasiąkły wodą, no wtedy przyczepność była nawet lepsza niż wcześniej, gdy walczyliśmy na suchej trawie. Tak więc działałem dalej, w nadziei, że buty w końcu namokną. I po pewnym czasie poczułem, że rzeczywiście buty lekko tracą przyczepność. Pojawił się pierwszy poślizg, nic strasznego, to było tylko lekkie zachwianie równowagi. No i co najważniejsze, zęby były niezagrożone. Wyślizgnął mi się miecz, ale coraz ciekawiej. Walczyłem z cieniem dalej i nie była to walka o zachowanie przyczepności, a raczej jakby chęć dołożenia wszelkich starań, żeby tą przyczepność stracić. No, w pewnym momencie nawet doszedłem do wniosku, że dzięki temu, że jest taki lekki poślizg, możemy ślizgiem wchodzić w przeciwnika i wydłużać swój zasięg w ten sposób. Mimo wszystko takie moje ogólne odczucia były takie, że na tej śliskiej nawierzchni w obuwiu historycznym mogę sobie pozwolić na naprawdę wiele. To znaczy jest coś takiego z tyłu głowy, że trzeba uważać, aby środek ciężkości mieć równo rozłożony i za bardzo go nie przerzucać na nogę wykroczną ani na nogę zakroczną, bo wtedy może dojść do jakiegoś uślizgu, ale jeśli byśmy nauczyli się walczyć w tym obuwie na takim podłożu, no to bardzo szybko ten proces myślowy, który zachodzi w naszej głowie teraz, kiedy nie jesteśmy przyzwyczajeni do walki z takim zestawem, no całkowicie byłby jakby wyeliminowany i byłoby to dla nas naturalne, żeby na takim, jakby w takich warunkach walczyć. No dobra, ale co na to powiedzą buty sportowe? I pytanie, czy jest w ogóle możliwe stracić w nich przyczepność na mokrej trawie? Sprawdźmy. Z początku towarzyszyły mi jeszcze odczucia z walki w mokrych butach historycznych, więc zacząłem dość niemrawie. Mm.
No i wiadomo, buty sportowe były jeszcze suche, więc nie było mowy o jakiejkolwiek utracie przyczepności. I tutaj postanowiłem sobie zrobić krótką przerwę, bo bym się zwyczajnie zamachał na śmierć chyba w oczekiwaniu, aż przymokną. No ale gdy tylko poczułem, że zaczyna robić się ślisko, no to już było wiadomo, że można łoić dalej. Kilka dłuższych wypadów i dupa zahaczyła o trawę. O, proszę. I co najważniejsze, udało mi się stracić równowagę w większym stopniu, niż miało to miejsce w przypadku walki w butach historycznych. Brawo ja! Kolejny mały uścisk nogi wykrocznej przy lekkim wypadzie z pchnięciem. No i już było wiadomo, że w butach sportowych wcale nie ma szału. No dobra, ale co wynika z tego wszystkiego? Jeśli chodzi o moje osobiste odczucia co do przyczepności w butach historycznych i sportowych, no to muszę jednoznacznie stwierdzić, że buty sportowe w tym teście wypadają lepiej. Może nie widać tego na nagraniach, ale w chwili, gdy nagrywaliśmy ten materiał, chciałem za wszelką cenę pokazać, że buty sportowe też się ślizgają, co zresztą się udało, choć tak jak mówiłem, musiałem się mocno postarać, żeby do tego doprowadzić. W przypadku butów historycznych, gdy wykonywałem akcje potencjalnie podatne na poślizg, to miałem non-stop zakodowane z tyłu głowy: tylko się nie poślizgnij, tylko się nie wywróć, co w większości przypadków tak czy siak się udawało. Natomiast różnica jest taka, że w butach historycznych musiałem naprawdę się napocić, żeby nie doprowadzić do upadku. Z kolei w butach sportowych musiałem mocno się postarać, żeby do jakiegoś poślizgu czy drobnego upadku doprowadzić. I teraz najważniejsza konkluzja. Gdybym miał wybierać, w jakim obuwiu przyszłoby mi stoczyć pojedynek na śmierć i życie ostrą bronią, no to tutaj na pewno wybrałbym teraźniejsze, nowoczesne buty sportowe. Natomiast zdecydowanie nie można powiedzieć, że w butach historycznych nie dało się walczyć. Co więcej, da się w nich skutecznie walczyć też na mokrym podłożu. I szczerze powiedziawszy, butom historycznym bardziej niż przyczepności brakuje amortyzacji. Testowałem je też na takiej kamiennej posadce, która była zresztą też posypana drobnym piaskiem. I tak jak mówię, problemem nie była przyczepność pomimo tego piasku, a potrzeba robienia wielu drobnych kroczków podczas hamowania, bo po prostu nasze stawy kolanowe wymiękają przy takim mocnym tupnięciu nogą. No i to by było na tyle. Piszcie swoje doświadczenia jakby z walki w obuwiu historycznym i jako, że jest to moja taka pierwsza recenzja i test przy okazji, no to jestem otwarty na wszelkie sugestie, co można by było w przyszłości usprawnić, czy jakiś inny rodzaj testu chcielibyście zobaczyć. No i co? No i czekajcie na więcej materiałów. I pamiętajcie, idźcie nakurwiać mieczem.